W ramach realizacji projektu pod nazwą Łomża Miasto, w którym żyję i pracuję, finansowanego z norweskiego mechanizmu finansowego 2014-2021, w mieście ponownie gościła delegacja okręgu Nordland z Norwegii, która tym razem zostawiła po sobie trwały ślad. Na bulwarach nadnarwiańskich symbolicznie odsłonięta została tabliczka z nazwą Nordland na drogowskazie miast partnerskich. Dla miasta Łomża jest to bardzo dobra współpraca. Dzięki temu udaje nam się realizować szereg projektów miękkich. Te eventy, które dotychczas w mieście Łomża się odbywały, takie jak chociażby jarmarki, Dzień Osób z Niepełnosprawnością, Dni Miasta, Seniorada, czy liczne przecież imprezy na naszych łomżyńskich bulwarach, były realizowane w 100% ze środków zewnętrznych, właśnie ze środków pochodzących z funduszu norweskiego. Oprócz tego oczywiście mamy zadania inwestycyjne, czyli bulwary. Ta współpraca to również wymiana doświadczeń, bo odbywają się spotkania studyjne. Gościmy delegacje z Norwegii. Również nasze delegacje gościły w okręgu Nordland. Dążymy też do tego, żeby ta współpraca odbywała się na wielu płaszczyznach. Stąd między innymi są to spotkania w ramach grup inwestycyjnych, kulturalnych. Planujemy też w najbliższym czasie spotkanie naszych młodzieżowych rad, czyli Rada Okręgu Nordland i Młodzieżowa Rada Miasta Łomża. Bo dzięki tej wymianie doświadczeń, dzięki tym dobrym wzorcom, które możemy czerpać z innych samorządów, możemy też ulepszać nasze projekty, możemy przyczyniać się do skuteczności naszych działań. Więc patrząc i pod kątem merytorycznym, jak również finansowym, ta współpraca jest niezwykle udana dla miasta Łomża. I liczymy oczywiście na to, że po zakończeniu tego projektu norweskiego ta współpraca nadal będzie kontynuowana. Już mamy pierwsze też pomysły, bo w następnym roku w stolicy, w mieście Buda, ma być realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury też szereg koncertów. I jest duża szansa na to, że nasza łomżyńska filharmonia wystąpi gościnnie w ramach Dni Europejskiej Stolicy Kultury. Jak podkreślał Christian Torset, radny okręgu Nordland do spraw kultury, klimatu i środowiska, Łomża i Nordland w wielu przypadkach stoją przed podobnymi wyzwaniami. Dlatego współpraca to szansa na wypracowanie wspólnych rozwiązań. I'm very happy to be here. It's been very learning experience seeing your beautiful church, learning about Jakub Waga and the Flora Polski and even the winged hussars and the battle of Kerkholm. Where you beat the Swedes. In Norway we like to beat the Swedes too, but today it's mostly in sports. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla nas do tej pory, bardzo pouczające też. Mieliśmy wczoraj interesującą wycieczkę po mieście, byliśmy w katedrze, dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy, dowiedzieliśmy się, kim był Jakub Waga i co to była Flora Polska, ale też ciekawych rzeczy o historii husarzy, o bitwie pod Kirchholmem. A tak się składa, że my w Norwegii też lubimy lać Szwedów. Tylko że dzisiaj raczej wolimy w piłce nożnej. I think it's a very important cooperation for Nolan as well as Łomża. It has to do with education, with the environment, with the social milieu and especially our young people. Both Łomża and Nolan experience young people moving away to bigger cities and this is a problem for the future to keep our societies vibrant and alive and developing. We need all ages and we need to develop. And the friendship across borders, Nordland, Łomża, has been a great help to me. Dla nas jako region Nordland jest to również niezwykle istotne, żebyśmy współpracowali. Mamy bardzo wiele wspólnych problemów i wspólnych doświadczeń z Łomżą. I ponieważ nasza współpraca obejmuje różne wymiary, to był wymiar środowiskowy, wymiar społeczny, gospodarczy, w dużym stopniu też kwestie współpracy rad młodzieżowych. Jest to przykład tematu dla nas niezwykle istotnego. Zarówno Nordland, jak i Łomża doświadczają problemu, jakim jest odpływ młodych ludzi do dużych miast, zachwiania pewnego rodzaju struktury społecznej. A społeczność, która nie jest reprezentowana odpowiednio w różnych kategoriach wiekowych, nie jest społecznością
zorientowaną na przyszłość. Nie jest społecznością, która się rozwija, ma problemy, żeby gdzieś tak ten poziom energii odpowiedniej, kreatywności został utrzymany. I myślę, że to jest właśnie jedna z takich dziedzin, w których ta nasza współpraca może okazać się bardzo istotna. Delegacja okręgu Nordland z Norwegii miała okazję także spędzić kilka chwil na łomżyńskich bulwarach, rozsmakowując się w słodkich lodach, a także wypłynąć gondolą w rejs po Narwie.